Pamiętacie, jak na początku pierwszej części tej historii Andy siedzi przed telewizorem z chudym i oglądają, jak Buzz Astral wysadza statek Zurga? Albo przerażającą opowieść Grzechotki o rozpuszczeniu w kwasie innej zabawki? Albo scenę, gdy Sid znęca się nad Buzzem za pomocą wiertarki? No, ja też nie. Wiecie dlaczego? Bo wszystkie te i inne fragmenty, które dla was odnalazłem, zostały z filmu usunięte. I to właśnie o tego typu nieznanych scenach, których mieliście nigdy nie zobaczyć, opowiem wam już za chwilę. Ja jestem Rabo. Zaczynamy! Szybka informacja. Na ostatnim live'ie zebraliśmy aż 5500 złotych na zakup wózka dla małej Karinki. Ale nie byłem w stanie wysłać całości tej kwoty od razu, gdyż nie posiadałem tak dużych pieniędzy na koncie. W związku z tym, zgodnie z obietnicą, podsyłam dowód obu wpłat w tym momencie. Każdy, kto dorzucił się do tego celu, może być z siebie dumny. Dzięki wam, święta tej dziewczynki będą znacznie lepsze. Dziękuję. Jeśli ktoś jeszcze chciałby się dorzucić, link do zbiórki znajdziecie w opisie. A teraz przechodzimy do głównej części filmu. Podczas prac nad pierwszą częścią Toy Story wiele scen i pomysłów zostało anulowanych. Niektóre na bardzo wczesnym, a inne na bardzo późnym etapie produkcji. Dzięki temu dziś możemy przyjrzeć się niektórym z nich, a jak pokazałem wam chwilę wcześniej, potrafiły być one naprawdę mocne. Zacznijmy może od czegoś lekkiego, a mianowicie pomysłów na rozpoczęcie całego filmu. A te były całkiem ciekawe. Jedna z koncepcji zakładała, że już na samym początku dostaniemy epickie starcie Buzza z Zurgiem, które właśnie wyświetla wam się na ekranie w formie szkiców. Na końcu tej potyczki miało się okazać, że był to jedynie film oglądany przez Andy'ego i jego ulubionego kowboja. Jaki? Prawdopodobnie ten, pod wpływem którego Andy zamarzył o zabawce Buzza. Jeśli ta koncepcja z czymś wam się kojarzy, to słusznie, bo przerzucono ten pomysł na rozpoczęcie części drugiej. Mamy tam przecież tę samą walkę, choć trochę inaczej przeprowadzoną, a całość tak samo okazuje się być fikcją. W pierwszym przypadku filmem, a w drugim grą wideo. To nie jedyny dowód na to, że Pixar nie lubi wyrzucać swoich pomysłów do kosza, a zamiast tego woli zostawić je sobie na inną okazję. Inny pomysł na scenę otwierającą zakładał, że Andy będzie bawił się z chudym w scenerii rodem z Dzikiego Zachodu, a akcja widoczna na ekranie będzie rozgrywać się w jego wyobraźni. To też powinno wam się z czymś skojarzyć. Dokładnie, scena początkowa z Toy Story 3. A pamiętacie, jak w drugiej części chudy ma koszmar, w którym Andy wyrzuca go do kosza? Ta scena też nie wzięła się znikąd. Początkowo również był to sen, ale kowboj budził się z niego w środku nocy, a nie w dzień i nie sam na półce, a w łóżku obok Buzza i Andy'ego. Zazdrosny chudy chciał podstępem zwabić Buzza do łóżeczka małej Molly, ale pech chciał, że ostatecznie sam tam trafił. Taka ciekawostka. Ciekawostką jest również fakt, że wśród scen, które nie zostały jednak zrealizowane, możemy znaleźć moment, gdy zabawki poznają Buzza, a Pastereczka jest nim tak zachwycona, że zaczyna z nim flirtować. I ogólnie jest taka dość żwawa, jak na swoją postać. Uspokojenie jej względem tego, jaka jest na niektórych szkicach, było chyba dobrym pomysłem. A jeszcze lepszym pomysłem było przebudowanie postaci chudego. Najwięksi fani tej story zapewne wiedzą, że pierwotnie główny bohater animacji miał mieć naprawdę nieprzyjemny charakter. I to, o czym mówię, najlepiej pokazują szkice momentu, gdy chudy pozbywa się Buzza przez okno. W końcowej wersji dzieje się to przy pomocy lampy, czyli mniej dosłownie, a w pierwotnej... cóż... Cowboy się nie patyczkuje i wyrzuca go bezpośrednio. W tej story widzimy, że na początku wszyscy myślą, że był to nieszczęśliwy wypadek. I tylko dzięki panu sterowanemu prawda wychodzi na jaw. Jednak na wczesnych szkicach zabawki są świadkami tego, co się stało, skakują na łóżko i rozpoczyna się kłótnia. To kolejna zmiana pokazująca, jak charakter kowboja ewoluował w czasie. W ostatecznej wersji filmu chudy jest zmieszany, wypiera się tego, co zrobił, z kolei w pierwotnej wersji w ogóle nie czuje się winny. Ba, rozkazuje nawet innym zabawkom zejść z łóżka. Gdy protestują, każe pozbyć się ich cienkiemu. Zmieszany pies odmawia, a wtedy rozpoczyna się najmocniejszy fragment. Chudy beszta cienkiego, krzycząc, że bez niego byłby nikim i że ma natychmiast wykonać rozkaz, albo jego też wyrzuci. Nie, nie przesłyszeliście się. Chudy po wyrzuceniu Buzza przez okno chce zdusić protest reszty zabawek, a gdy cienki nie chce się podporządkować, kowboj grozi mu, że też wyleci. Totalna abstrakcja. W W końcu zabawki biorą się za chudego, a przed wyrzuceniem go przez okno prawdopodobnie broni go jedynie wtargnięcie Andiego, tak jak stało się to w filmie. Dlaczego prawdopodobnie? Bo w tym miejscu fragment się urywa. Tak czy siak, chyba zgodzicie się ze mną, że bardzo, bardzo, bardzo dobrze się stało, że charakter chudego został złagodzony. Tej postaci w pierwotnej wersji po prostu nie dałoby się polubić. Brak sympatii malców mogłaby też odczuć pewna Grzechotka, która w jednej z na szczęście niewprowadzonych scen opowiadała zabawkom straszną historię o swoim dawnym druhu, który trafił w ręce Sida. Historia ta zawiera takie barwne szczegóły, jak na przykład wyłupienie oczu złapanej zabawce tylko po to, by rozpuścić jej ciało w kwasie i by te oczy mogły na to patrzeć. Panie i panowie, animacja dla dzieci w każdym wieku! A na poważnie, ktoś, kto uznał, że umieszczenie czegoś takiego w Toy Story to dobry pomysł, musiał być bardzo ciekawym człowiekiem. I pewnie ten sam gość odpowiadał za pierwotny pomysł na konfrontację zabawek z Sidem. Z usuniętych scen możemy dowiedzieć się na przykład, że gdy łobuz miał odpalić rakietę, do której przymocowany był Buzz, chudy wyskoczył do niego z tekstem „Spójrz, Gepetto, jestem prawdziwym chłopcem”, co było oczywistym nawiązaniem do Pinokia. Następnie Cowboy razem ze Strażnikiem Kosmosu zaczynają dosłownie obrażać przerażonego Sida, z podziemi zaczynają wyrastać skrzywdzone przez niego zabawki, aż w końcu chłopakowi tak siada psycha, że ucieka z przeraźliwym krzykiem do swojego pokoju, gdzie reszta zabawek już na niego czeka. Trzeba przyznać, że zakończenie tego wątku, które ostatecznie dostaliśmy, jest znacznie łagodniejsze w swoim przekazie i według mnie po prostu lepsze. To w końcu bajka dla dzieci, a ostatni szkic z tego odrzutu sugeruje, że Sid zaraz przeżyje coś, czego bardzo nie chciałby doświadczyć. Tak samo jak Buzz zapewne nie chciałby doświadczyć bycia przymocowanym do wiertarki przez wspomnianego łobuza. A już tym bardziej nie chciałby, by sprzęt ten został włączony, bo kręcenie się z taką prędkością to zdecydowanie nic przyjemnego. Jednakże taka scena miała się pojawić, a prace nad nią były już dość zaawansowane, co zresztą widzicie sami. To nie był tylko szkic, jak w poprzednich przypadkach. Animacja była już wstępnie przygotowana, ale ostatecznie ktoś poszedł po rozum do głowy i ją skasował. W ogóle można odnieść wrażenie, że twórcy mieli kilka ostrych pomysłów, które pod koniec były temperowane z uwagi na komfort dzieci. To dobrze, bo byłoby dziwnie, gdyby w bajce dla najmłodszych były sceny typu, no nie wiem, wypalanie zabawce dziury w głowie, czy... Zaraz, co? A na koniec zostawiłem coś, czego brak w pierwszej części tej historii boli mnie chyba najbardziej. Jak zapewne pamiętacie, w filmie pojawia się scena, gdy Chudy i Buzz próbują dostać się do ciężarówki, gdzie znajdują się pozostałe zabawki. Niestety, na przeszkodzie staje im pies Sida. Buzz poświęca się i zaczyna z nim walczyć, a Chudy wyciąga pana sterowanego z pudła i ratuje swojego kumpla, a sam pies zostaje uwięziony w karambolu, jaki wytworzył się na drodze. W pierwotnej wersji wygląda to trochę inaczej. Pies nie zostaje uwięziony pomiędzy samochodami, dzięki czemu w końcu dogania zabawki, wbija kły w Chudego i znika z nim za rogiem. Przerażony Buzz zatrzymuje się i rozgląda na wszystkie strony, aż nagle, po chwili ciszy, jego druh bohatersko pojawia się z powrotem i to w jakim stylu. Chudy ma okazję zaprezentować swą kowbojską naturę, dosłownie ujeżdżając psiaka, który przed chwilą go capnął. Następnie skutecznie pozbywa się psa za pomocą lasca, a reszta wygląda już tak, jak w ostatecznej wersji, którą znamy. Ciekawe, czemu ta scena została usunięta, bo przynajmniej na papierze wygląda bardzo fajnie. Bardzo fajnie wyglądają również usunięte sceny z kolejnych części tej historii, no może poza alternatywnym zakończeniem czwórki. A jeśli chcielibyście je poznać, a także dowiedzieć się, jaka scena została skasowana z Toy Story 2 po 20 latach, a także jakim cudem trzecia część serii miała dziać się na Tajwanie, to klikajcie w film, który właśnie wyświetla się na ekranie. A jeśli jeszcze go nie ma, to zasubskrybujcie kanał, bo pojawi się już niedługo. Dzięki za obejrzenie i wesołych świąt!